Omówiliśmy już dokładnie na rybek, przyszedł zatem czas na duże ryby. Oto topka 10 zawodowych bohaterów. Trafili tu herosi, którzy mieli okazję zaprezentować w mandze lub anime swoje umiejętności. Miejsce 10. Gang Orka. Sakamata jest w stanie robić wszystko to, co może robić orka zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Jego duże rozmiary zapewniają mu olbrzymią siłę, której nie ustępuje jego szybkość. Ale najpotężniejszą bronią jest umiejętność wytwarzania fal hipersonicznych. Przeciwnik ugodzony taką wiązką dźwięku momentalnie pada obezwładniony. Fale mają na tyle dużą siłę, że mogą niszczyć przedmioty i przeszkody w bezpośrednim sąsiedztwie Sakamaty. Miejsce 9. Ryukyu. Ta dama posiada umiejętność przemiany w smoka. I jak na legendarnego jaszczura przystało, siła Ryukyu jest na równi ze smokiem. Posiada ona równocześnie ostre szpony i zęby, a podróż powietrzna także nie stanowi dla niej problemu. Co więcej, jej wytrzymałość wzrasta niepomiernie, tak że nawet potężne ataki nie są w stanie zrobić jej krzywdy. Pomimo monstrualnych rozmiarów, nasza dama zręcznie posługuje się swoimi szponami, tak że może pochwycić w nie złoczyńców, nie robiąc im przy tym krzywdy. Miejsce 8. Trzynastka. Tak potężny dar i jego użytkownik nie mogły zostać pominięte w tym rankingu. Jusango może bowiem wytwarzać na końcach swoich palców małe czarne dziury. Jak wiadomo, czarne dziury posiadają olbrzymie pole grawitacyjne i pochłaniają wszelką materię, a nawet energię, w tym światło. Z powodu wyjątkowo niebezpiecznej natury swojej mutacji, trzynastka musi być bardzo ostrożna lub ostrożny podczas jej użycia. Zbyt długie działanie mogłoby z łatwością zabić przeciwników. Miejsce 7. Kamui Woods. Ten bohater jest stworzeniem niezwykle podobnym do driady. Z jego ciała wedle jego woli mogą wyrastać gałęzie i korzenie dowolnej długości. Mimo że jego dar nie sprawdza się w sytuacjach, gdzie szaleją płomienie, Woods wiele razy udowodnił, że konary, które wyrastają z jego ciała, mają wszelakie zastosowanie. Pochwycenie za ich pomocą złoczyńców daje niemal pewność, że walka zakończy się z chwilą, z którą ciało zbirów dotknie kory kamujowego drzewa. Miejsce 6. Eraserhead. Co się stanie, gdy niebezpiecznemu bandycie, który terroryzuje swoim darem miasto, zostanie on nagle odebrany? Okaże się, że jest on zwyczajnym człowiekiem i zwykłe środki zapobiegawcze wystarczą. Pomimo że ta umiejętność ma sporo ograniczeń, Aizawa jest czarnym koszmarem wszystkich złoczyńców, którzy polegają na swoich mutacjach. Dodając do tego jego wyszkolenie w sztukach walki i zdolność posługiwania się bronią, jest on jedną z ostatnich osób, naprzeciwko których chciałby stanąć przestępca. Miejsce 5. Headshot. Ninja Hiro posiada dar, który pozwala mu manipulować włóknami własnego ciała. Dzięki temu może on wedle uznania zmienić długość swoich kończyn i uczynić z nich ostre niczym skalpele harpuny i oszczepy. Dotyczy to nie tylko rąk, ale całego ciała. Może on bezproblemowo zmieniać swoje proporcje, dzięki czemu zakradnięcie się z użyciem szczelin i wąskich przesmyków nie jest dla niego żadnym problemem. Taka transformacja trwa krócej niż mrugnięcie okiem, co czyni ją wysoce funkcjonalną. Miejsce 4. Gran Torino. Co wy, młodzież, możecie wiedzieć o łapaniu przestępców? Za moich czasów robiło się to inaczej. Gran Torino to emerytowany bohater, ale od czasu do czasu bierze on udział w akcjach. Stąd jego miejsce na liście. Dzięki zdolności wyrzutu powietrza ze swoich stóp, może on poruszać się z olbrzymią prędkością. Robi to tak zręcznie, że może błyskawicznie przemieszczać się nawet w zamkniętych pomieszczeniach. Przy takim przyspieszeniu, zdolności bandytów nie mają większego znaczenia. W końcu nie zdążą ich użyć. Miejsce 3. Best Jeans. Umiejętność, którą posługuje się Hakamata, pozwala mu w dowolny sposób operować tekstyliami znajdującymi się w jego najbliższym otoczeniu. Wyobraźcie sobie, że wasza kurtka momentalnie staje się kaftanem bezpieczeństwa, który krępuje wasze ruchy. O ile nie posiadacie naprawdę potężnego daru, który sieje zniszczenie dookoła, nie zdołacie nawet kwiknąć, a co dopiero uciec. No, chyba że chodzicie nago. Wtedy macie szansę, chociaż spójrzmy prawdzie w oczy. Będzie ona bardzo mała. Miejsce 2. Hoax. Ten niepokorny bohater załapał się na drugie miejsce dzięki swoim skrzydłom, a dokładniej piórom. Każde z piór, które posiada Hoax, może być przez niego osobno kontrolowane. Mają one wszelakie zastosowanie. Mogą być użyte jako środek obronny. Z ich pomocą Hoax w jednej chwili uratował 76 osób z walącego się budynku, a lotki okazały się na tyle ostre, że młodzik bez trudu użył ich jako mieczy i poharatał nimi kilka nomu.
a wymieniłem tylko kilka z ich właściwości. Mam nadzieję, że przyjdzie nam jeszcze zobaczyć Hawksa w akcji. Miejsce pierwsze. Endeavor. Obecnie najsilniejszy bohater pełniący czynną służbę. Początkowo poznajemy Endeavora jako złego ojca i zakompleksionego bohatera wiecznie na drugim miejscu. Ale z postępem fabuły jego obraz się zmienia. Jest on jedynym, który w ogóle próbował dorównać All Might'owi. Jego dar, jakim są płomienie piekielne, ma niesamowitą siłę. Z ich pomocą obecny numer 1 spopielił walący się wieżowiec. Tak, przyrobił stal na popiół. Ale ten ogień to nie tylko siła zniszczenia. Ta umiejętność może zostać również wykorzystana do utrzymania się w powietrzu oraz jeszcze do kilku innych sztuczek. Miejsce zerowe. All Might. Ten ranking byłby niepełny, gdyby zabrakło na nim najsilniejszego bohatera wszechczasów. Zwykła przyzwoitość nie pozwala mi nie wspomnieć o Toshinorin. Przyznałem mu miejsce zerowe, a nie pierwsze, ponieważ All Might jest już na emeryturze i w odróżnieniu od Gran Torino nie jest w stanie brać udziału w wydarzeniach, gdzie bohaterowie mogą pokazywać, na co ich stać. I co wy na to? Kolejność nie ta? A może kogoś pominąłem? Piszcie w komentarzach. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.